Siemanko, z tej strony Kator, to jest kolejny gameplay z Farming Simulatora 15. A w dzisiejszym odcinku mam zamiar kupić sobie sieczkarnię i może uda mi się nią już pojechać na pole. Zresztą zapowiadałem to w poprzednim odcinku. Otóż sprzedam kilka maszyn w celu kupienia sieczkarni, a tyle ile zarobię na kukurydzy w biogazowni, bo właśnie ta kukurydza pójdzie jako kiszonka do biogazowni, to kupię sobie właśnie między innymi nowy ciągnik oraz być może maszyny do lasu marki Ponce. Sprzedaję tą starą sieczkarnię, no bo jak kupię nową, to mi nie będzie potrzebna. Tą przyczepę Stepakran też sprzedaję, bo jak sobie kupię maszyny marki Ponce, to również mi nie będzie potrzebna. I sprzedaję ten header case'a do kukurydzy, bo już raczej kukurydzy nie będę kosił w najbliższym czasie, a jak już to tym najlepszym kombajnem New Hollanda, jak go będę oczywiście miał. Mam 240 tysięcy euro, które zarobiłem podczas poprzednich nocnych żniw, czyli w poprzednim odcinku. Też jak czekałem, aż mi kukurydza urośnie, bo już ją zasiałem, to mi krowy po prostu z mleka troszeczkę też kasy dały. No i widzicie, mam już 427 tysięcy, ale to jest wciąż niewystarczająco na sieczkarnię. W sensie samą sieczkarnię to ja sobie kupię, bo ona kosztuje 415 tysięcy euro. Czekajcie. Ale nie stać mnie na tą przystawkę. I w tym celu zrobimy jedną rzecz. Zauważcie, że wyskoczyło mi zapotrzebowanie w bioelektrowni na wióry. A co ciekawe, ja na farmie przecież mam trochę tych wiór, bo ich nigdy nie sprzedawałem. One jak były na początku gry w tym magazynie, tak tutaj są. I je sobie po prostu sprzedamy i zarobimy dzięki temu na header. Mógłbym dzięki pożyczce, ale zostało mi, jak widać, 20 tysięcy pożyczki, bo pożyczyłem już 180 tysięcy euro, a można pożyczyć maksymalnie 200, więc i tak z tych 20 tysięcy mi nie starczy na ten header, wolę to zostawić na czarną godzinę. No a skoro jest akurat zapotrzebowanie w tej bioelektrowni na wióry, to czemu by nie skorzystać. Też tych wiór nie mam tutaj za dużo, a nie posiadam również tego rębaka. No ale tyle starczy, żeby na header mieć już idealnie zarobione. Przyjechałem sobie tutaj właśnie tym ładowaczem teleskopowym od New Hollanda. Szybciutko sobie załadujemy i to sprzedamy w bioelektrowni. Kukurydza, jak widać, tutaj już jest przygotowana, zasiana, nawóz też jest i także jest już maksymalnie dojrzała, więc można ją już kosić. Zresztą mam zasiane te tutaj pole oraz tamte w oddali, pole numer 24 zasiałem. Zawsze to troszeczkę więcej, no bo jednak trochę tych maszyn sprzedałem, między innymi ciągnik case'a, żeby zarobić na tą sieczkarnię, więc troszeczkę się poświęciłem. Dlatego mam nadzieję, że na tej kukurydzy jakoś będzie koszona na dwóch polach, to zarobię dość dużo. No okej, to już chyba wszystko. Dobrze, że tych wiór wcześniej nie sprzedawałem. Akurat mi się super trafiło, że promocja, czyli 4000 za tonę, czy tam za 1000 litrów dostanę. Więc jednak dobrze, że tego wcześniej nie sprzedawałem. Okej, ale teraz jedźmy prosto do bioelektrowni. Mam 17 tysięcy ton ponad, więc troszeczkę jednak zarobię, a na pewno na tamten header mi starczy. Słuchajcie, jest jedna sprawa. Pamiętacie, jak kiedyś ogłaszałem, że pojawił się na oficjalnej stronie Farming Simulatora konkurs na najlepsze mody właśnie do
FSA 15 organizowany przez Giant Software i Focus Home Interactive. Był to oficjalny konkurs właśnie na najlepsze mody, gdzie jury miało być miało się składać z pracowników Giant Software oraz Focus Home Interactive. I te mody zostały już udostępnione do ściągnięcia na oficjalnej stronie Farming Simulatora. Aczkolwiek nie ma jeszcze wybranej, który jest, nie ma jeszcze zwycięzców tak naprawdę. I Giant Software coś tam napisał, że nasze głosy się będą liczyć, więc... Bo tam można głosować, można przyznać od 1 do 5 gwiazdek. Link oczywiście macie w opisie do filmiku, do tych modów, tam jest chyba 4 strony, więc trochę tych modów jest. I sami możecie ściągać i głosować i wasze głosy będą się liczyć prawdopodobnie w wyborze tych najlepszych modów. W sensie wygra jedna najlepsza mapka oraz chyba 10 najlepszych modów czy coś takiego. Ja tam troszeczkę potestowałem, aczkolwiek też nie miałem czasu, jakoś mi się nie chciało tych wszystkich modów ściągać, więc tylko parę stestowałem. Między innymi stestowałem mod, który polegał na tym, że do gry się dodawało coś w stylu modu orki. Taki, że mod bardziej realistycznej gleby, czyli jeżeli jesteśmy na jakimś asfalcie, to koła są tak jak teraz, się nie zapadają, jesteśmy na jakimś polu po kultywacji lub po orce, no to oczywiście nasze koła się bardziej zapadają w ziemię i coś takiego. Coś właśnie jak mod orki, w sensie, że są dodane kolejny i tak dalej. Znaczy nie kolejny, tylko bruzdy, w które może koło wjechać i tak dalej, więc to był fajny mod. Jak ktoś chce, to niech sobie ściągnie, link w opisie do filmiku. Mamy 83 tysiące euro, czyli więcej niż się spodziewałem. Kupujemy sobie żniwiareczkę. W sensie ten tutaj, tą tutaj przystawkę. Do kukurydzy szerokość 10,5 metra, czyli pójdą te koszenie kukurydzy dość szybko i sprawnie. No, w końcu mam sieczkarnię. Kurde, wiecie jak ja długo na nią czekałem. Masakra. Tamtą wcześniejszą, co miałem, tą małą sieczkarnią do czynnika, no to masakra była naprawdę, żeby nią cokolwiek szybko i sprawnie skosić, ale teraz w końcu będę miał. W końcu mi się zachce robić koszenie kukurydzy, bo wcześniej za tą sieczkarnię to aż mi się nie chciało, bo to tak długo schodziło i trzeba było się namęczyć, no ale teraz nareszcie będę mógł spokojnie i bez stresu robić koszenie kukurydzy na kiszonkę. Pojedziemy na pole, jeszcze sobie troszeczkę skosimy w tym odcinku, ale na pewno nie te całe dwa pola, nie zdążymy, to już w następnych. A właśnie, słuchajcie, mam dla was złą wiadomość. Nie martwcie się, nie przestanę nagrywać farminga, nie, to nie o to mi chodziło, jeżeli komuś to przyszło do głowy, że mógłbym anulować serię z farminga, nie, o to się nie martwcie, farming na kanale jeszcze długo będzie. Chodzi o inną sprawę. Jak zapewne zauważyliście, no bo trudno nie zauważyć, skończyły się już wakacje i rozpoczął rok szkolny. Ci, co subskrybowali mnie i oglądali jeszcze przed wakacjami, to pamiętali, że w roku szkolnym w tygodniu wrzucałem jakieś 2, góra 3 filmiki z powodu oczywiście braku czasu. W wakacje teraz wrzucałem jakieś 5 filmików tygodniowo, mniej więcej, chyba się nawet zdarzało 6, więc naprawdę starałem się tego wrzucać jak najwięcej, póki były wakacje, no ale znowu rozpoczął się rok szkolny i niestety no będzie o wiele mniej filmików wrzucane na kanał. Celuję coś w, tak jak wcześniej było, czyli jakieś 2, góra 3 filmiki tygodniowo. I teraz posłuchajcie mniej więcej, a w sumie muszę zaktualizować kalendarz na w informacjach o kanale, bo tam miałem taki malutki kalendarz, trzeba go zaktualizować. I teraz słuchajcie, jak mniej więcej to będzie wyglądać. No kurde, pusta przyczepa, on jedzie z nią 18 km od góry, o 16, 15, szybciej. Nie mam czasu. Okej, więc słuchajcie, jak to będzie wyglądać. Oczywiście seria pierwsza z Farming Simulatora 15, jej ukazywanie się nie zmieni, czyli jak zwykle w niedzielę się jej spodziewajcie. Co tydzień, bez opóźnień, więc to na pewno nie macie się o co martwić. Seria pierwsza była, jest i będzie wrzucana w niedzielę. Tutaj się nic nie zmienia.
Czekajcie, tylko ustawię sobie pracownika. Aj, muszę w ciągniku w tempomacie zmniejszyć prędkość, tak żeby on jechał z 10 km na godzinę, bo mniej więcej tyle. No, za mało, znaczy, no, za małą prędkość. Bo ta sieczkarnia mniej więcej tyle na pracowniku śmiga, jakieś 10 km na godzinę. A w razie czego się troszeczkę skoryguje. Okej, okay, więc seria pierwsza. W niedzielę nadal była, jest i będzie, tutaj się nic nie zmieni. Co do serii drugiej, to będzie wrzucana jakoś w tygodniu między poniedziałkiem a piątkiem, raczej wtorek, środa, być może nawet czwartek się zobaczy, tutaj nie będę miał konkretnie ustalonego dnia, ale raczej nie będzie się ukazywać co tydzień. To są takie moje wstępne plany, oczywiście to jest dopiero początek roku szkolnego, więc jeszcze jest w miarę luz, ale później się zacznie. Raczej się seria druga będzie ukazywać co dwa tygodnie, ale to jest jeszcze niepewne. Zresztą tak było wcześniej przed wakacjami z serią drugą, tak kiedyś było z serią drugą z Farming Simulatora 2013, więc teraz prawdopodobnie stan rzeczy będzie wyglądał tak samo. Czyli seria druga może się ukazywać co dwa tygodnie. Co z pozostałymi grami? Simulatora Farmy 2009 już nie nagrywam. O, Bella tutaj leży. No, zapomniałem o niej całkowicie, widocznie. Bella, słomy. O czym mówiłem? A, Simulator Farmy 2009, to już mówiłem, że zakończyłem. To była tylko taka mała wakacyjna seria, taki sentymentalny powrót. To już mówiłem w poprzednim odcinku z Simulatora Farmy 2009, że to już jest koniec. To był tylko taki krótki powrót, więc tego już nie będzie. Gameplay z tej gry już się nie będą ukazywać. Jeżeli chodzi o The Forest, to w sumie jeszcze nie jestem pewien. Też prawdopodobnie będzie się ukazywać co dwa tygodnie, być może na przemian z symulatorem farmy, z serią drugą z Farming Simulatora 15. Jeszcze się zobaczy. Ale raczej z The Foresta jeszcze nie zrezygnuję. Mam zamiar go nagrywać przynajmniej do jego premiery, czyli gdzieś w listopadzie. Niby ma być ta premiera w listopadzie, ale kto wie, tak naprawdę. Jeżeli chodzi o Wiedźmina 3, to raczej już nie będzie aż tak dużo z niego odcinków. On też miał być taką małą serią wakacyjną. Nagrałem do tej pory 9 odcinków z niego, a moim celem było tak mniej więcej 10, może 11, może 12 odcinków, więc jeszcze nie jestem po prostu pewien. Kurde, ten Lamborghini to ledwo jedzie z tą przyczepą. Ale zaraz pojedzie z górki, to może... A, nie, bo przecież ja mam ten tempomat ustawiony. A nie, dobra, słuchajcie, ja go zostawię, bo będę musiał później co chwilę zmieniać. Po prostu nie będę jechał na tempomacie, tylko ręcznie, że tak powiem, wcisnę sobie przycisk W. O czym ja mówiłem? A, Wiedźmin 3. No, celuję w 10 odcinków, może 11, może 12 i wtedy będzie po prostu koniec tej serii. Nie planowałem z niej czegoś dużego od samego początku. Właśnie się ukazało 9 odcinków, więc spodziewajcie się jeszcze jednego, maksymalnie 3 najprawdopodobniej. Ale jeszcze nie jestem pewien. Na pewno Wiedźmin 3 jest po prostu na ukończeniu. W przeciwieństwie do The Foresta, bo praktycznie zacząłem go nagrywać w tym samym czasie co The Forest, ale The Forest planowałem jako większą serię. Coś jeszcze? A, przecież ja nagrałem jeszcze gameplay z Car Mechanic Simulator 2014. Do tej pory ukazał się jeden gameplay. No i chyba ukaże się drugi, bo było dość dużo wyświetleń, dość dużo łapek w górę, więc raczej nagramy jeszcze jeden, przynajmniej jeszcze jeden gameplay i się zobaczy. Nie wiem co ile czasu bym go nagrywał, w ogóle nawet nie wiem ile dokładnie tych gameplay miałoby się ukazać. To też jest taka... Będzie taka mała, bardzo krótka seria, nic dużego na pewno. A będzie się ukazywać co tydzień, może dwa, może trzy, się zobaczy. Okej, więc taki jest plan. Seria pierwsza była, jest i będzie wrzucana w niedzielę. Co tydzień, seria druga, co tydzień bądź co dwa tygodnie się zobaczy.
The Forest co tydzień lub co dwa tygodnie, ale razy co dwa tygodnie. Wiedźmin 3 to i tak zaraz kończymy, więc na niego nie będę robił jakiegoś planu, czy co tydzień, czy co dwa tygodnie. I Car Mechanic Simulator 2014 co dwa, może co trzy tygodnie, się zobaczy. No chyba, że coś się zmieni w planie, bo nie jest to taki sztywny plan. Czasami może się coś zmienić. Czasami może być coś częściej, czasami może być coś rzadziej, różnie bywa. Nie chcę się trzymać takiego sztywnego szablonu. Ale jedną rzecz mogę was zapewnić, że seria pierwsza to jest właściwie mój największy priorytet na kanale. Seria pierwsza z Farming Simulatora 15, dlatego przyłożę wszelakich starań, żeby ona właśnie się ukazywała co tydzień i właśnie w niedzielę. Chyba, że mi się wyjątkowo zachce raz na jakiś czas ją wrzucić w sobotę, ale to raczej bardzo rzadko. Dobra, jedziemy na pole. A właśnie, był jeszcze jeden temat, słuchajcie, nasz jeden temat był taki fajny. Zaraz go tu już mam przed sobą. Jest to temat od XC Kula. Kador, jak myślisz, trzeba zmienić szefa Giants czy ich pracowników, bo postępów nie robią, jednak za co? Nie za co to jest napisane, bo postępów nie robią, jednak za co fują się? Czy chciałbyś zostać pracownikiem Giants Software i co byś zmienił w ich formie? A, że się cofają, ty napisałeś, bo tak dziwnie trochę napisałeś. Niezbyt ortograficznie, więc nie zrozumiałem z początku. Czyli ogólnie ci chodzi, czy co myślę o Giants Software, czy trzeba było zmienić ich szefa i co bym zrobił, gdybym ja był ich szefem. Czyli temat bardzo ciekawy, słuchajcie. Zaraz ten odcinek kończymy, ale jeszcze na ten temat się wypowiem, bo jest fajny. Czy zmieniłbym szefa Giants Software? Nie wiem, może niech ten szef sobie będzie, ja bym po prostu zmienił na pewno jednego pracownika na jednym stanowisku, ile w ogóle oni mają takiego pracownika, czyli pracownik od Public Relations, który odpowiada mniej więcej za kontakt z fanami, za kontakt z graczami, on im jakiś tam ujawnia rzeczy, jak oni coś się go pytają, na przykład na takim Twitterze, to on stara się im odpowiadać i tak dalej, a Giants Software niestety tak nie robi, oni są strasznie zamkniętą firmą, słuchajcie. Oni strasznie późno ujawniają jakiekolwiek informacje, im się nie śpieszy, jak coś mówią, to niedokładnie, no tak samo na Gamescomie, no pokazali trochę tego DLC z tą mapą Europy Wschodniej, z etorami, ale kiedy premiera, tak dokładnie wtedy nie powiedzieli, no teraz już wiadomo, że to będzie pod koniec października, ceny DLC nie powiedzieli, wciąż go nie ma do kupienia na oficjalnej stronie, więc to bez sensu, nie mają tych ludzi od PR-u, słuchajcie. Gdybym ja był pracownikiem Giants Software, to chciałbym objąć trzy stanowiska naraz. Prawdopodobnie bym sobie poradził i gdybym ja był pracownikiem Software, to byście dostali najlepszą odsłonę Farming Simulatora w historii. Załóżmy, że gdybym pracował nad Farming Simulatorem 17, przynajmniej tak uważam. Ja bym chciał zająć trzy stanowiska naraz. Dyrektora kreatywnego lub reżysera gry, czyli ja bym odpowiadał za większość decyzji podejmowanych lub za dawanie pomysłów tego, co powinno się w grze znaleźć. To tak bardzo ogólnie mówiąc, jeżeli chodzi o te stanowiska. Chciałbym być również testerem gry, czyli ja bym wszystkie błędy, jakieś tam niedociągnięcia od razu wynajdywał i mówił jakiemuś programiście czy grafikowi, ty słuchaj, ty masz to zrobić, bo tu nie działa to tak i to później będą z tym problemy w głównej wersji gry. No i on to robi. I właśnie trzecia posada to człowiek od Public Relations, czyli od kontaktów z graczami, z fanami, który by ujawniał właśnie im informacje, odpowiadał na pytania i tak dalej, więc to są te trzy posady, które mógłbym zająć w Giants Software i wtedy podejrzewam, że no, jeżeli by mnie nie ograniczali, że och, co ty, nie da się tego zrobić w farmingu, bo mamy za mały budżet, czy za mało ludzi, to ja bym powiedział, to zatrudnijcie więcej ludzi.
i wtedy ja bym im powiedział, jak zrobić farminga. Bo ostatnio mnie troszeczkę denerwują z tym, że ujawniają strasznie mało informacji, głównie na Gamescomie właśnie, albo DLC Forsyth, wiadomo coś o nim, no nie, tylko że powstaje. DLC Holmer, wiadomo coś o nim, no nie, tylko że powstaje. Te DLC z mapą Europy Wschodniej nie ma nawet do kupienia na oficjalnej stronie, więc no z tym mnie troszeczkę denerwują, że tak mało informacji ujawniają, nic nie wiadomo, wszystko jest niepewne, no cholera jasna. Ale gdybym był pracownikiem, bym to zmienił, ale to jest raczej nierealne, żebym został ich pracownikiem. A przynajmniej nie w najbliższym czasie. Okej, ale w tym odcinku to już wszystko. Pojadę sobie teraz wysypać tą kukurydzę do biogazowni. I w następnym odcinku będziemy kontynuować moje koszenie kukurydzy na kiszonkę. Tak więc dzięki za oglądanie. Jeżeli się podobało, to oczywiście łapka w górę. Widzimy się w następnym gameplayu z gry Farming Simulator 15. Cześć. Ręcznie, że tak powiem. Wcisnę sobie przycisk W. O czym ja mówiłem? A, Wiedźmin 3. No, celuję w 10 odcinków, może 11, może 12 i wtedy będzie po prostu koniec tej serii. Nie planowałem z niej czegoś dużego od samego początku. Właśnie się ukazało 9 odcinków, więc spodziewajcie się jeszcze jednego, maksymalnie 3 najprawdopodobniej. Ale jeszcze nie jestem pewien. Na pewno Wiedźmin 3 jest po prostu na ukończeniu. W przeciwieństwie do The Foresta, bo praktycznie zacząłem go nagrywać w tym samym czasie co The Forest, ale The Forest planowałem jako większą serię. Coś jeszcze? A, przecież ja nagrałem jeszcze gameplay z Car Mechanic Simulator 2014. Do tej pory ukazał się jeden gameplay. No i chyba ukaże się drugi, bo było dość dużo wyświetleń, dość dużo łapek w górę, więc raczej nagramy jeszcze jeden, przynajmniej jeszcze jeden gameplay i się zobaczy. Nie wiem co ile czasu bym go nagrywał, w ogóle nawet nie wiem ile dokładnie tych gameplay miałoby się ukazać. To też jest taka, będzie taka mała, bardzo krótka seria, nic dużego na pewno. A będzie się ukazywać co tydzień, może dwa, może trzy, się zobaczy. Okej, więc tak jest plan. Seria pierwsza była, jest i będzie wrzucana w niedzielę. Co tydzień. Seria druga, co tydzień bądź co dwa tygodnie się zobaczy. The Forest co tydzień lub co dwa tygodnie, ale razy co dwa tygodnie. Wiedźmin 3 to i tak zaraz kończymy, więc na niego nie będę robił jakiegoś planu, czy co tydzień, czy co dwa tygodnie. I Car Mechanic Simulator 2014 co dwa, może co trzy tygodnie się zobaczy. No chyba, że coś się zmieni w planie, bo nie jest to taki sztywny plan. Czasami może się coś zmienić. Czasami może być coś częściej, czasami może być coś rzadziej, różnie bywa. Nie chcę się trzymać takiego sztywnego szablonu. Ale jedną rzecz mogę was zapewnić, że seria pierwsza to jest właściwie mój największy priorytet na kanale, seria pierwsza z Farming Simulatora 15, dlatego przełożę wszelakich starań, żeby ona właśnie się ukazywała co tydzień i właśnie w niedzielę. Chyba, że mi się wyjątkowo zachce raz na jakiś czas ją wrzucić w sobotę, ale to raczej bardzo rzadko. Dobra, jedziemy na pole. A właśnie, był jeszcze jeden temat, słuchajcie, nasz jeden temat był taki fajny. Zaraz go tu już mam przed sobą. Jest to temat od XC Kula. Kador, jak myślisz, trzeba zmienić szefa Giants, czy ich pracowników, bo postępów nie robią, jednak za co... Nie za co to jest napisane, bo postępów nie robią, jednak za co... Fują się, czy chciałbyś zostać pracownikiem? Szybciutko sobie załadujemy i to sprzedamy w bioelektrowni. Kukurydza, jak widać, tutaj już jest przygotowana, zasiana, nawóz też jest i także jest już maksymalnie dojrzała, więc można ją już kosić. Zresztą
Mam zasiane te tutaj pole oraz tamte w oddali. Pole numer 24 zasiałem. Zawsze to troszeczkę więcej, no bo jednak trochę tych maszyn sprzedałem, między innymi ciągnik Case'a, żeby zarobić na tą sieczkarnię, więc troszeczkę się poświęciłem. Dlatego mam nadzieję, że na tej kukurydzy, jak już będzie koszona na dwóch polach, to zarobię dość dużo. No okej, to już chyba wszystko. Dobrze, że tych wiór wcześniej nie sprzedawałem. Akurat mi się super trafiło, że promocja, czyli 4000 za tonę, czy tam za 1000 litrów dostanę. Więc jednak dobrze, że tego wcześniej nie sprzedawałem. Okej, ale teraz jedźmy prosto do bioelektrowni. Mam 17 tysięcy ton ponad, więc troszeczkę jednak zarobię, a na pewno na tamten header mi starczy. Słuchajcie, jest jedna sprawa. Pamiętacie, jak kiedyś ogłaszałem, że pojawił się na oficjalnej stronie Farming Simulatora konkurs na najlepsze mody właśnie do FSA 15, organizowany przez Giant Software i Focus Home Interactive. Był to oficjalny konkurs właśnie na najlepsze mody, gdzie jury miało być... miało się składać z pracowników Giant Software oraz Focus Home Interactive. I te mody zostały już udostępnione do ściągnięcia na oficjalnej stronie Farming Simulatora. Aczkolwiek nie ma jeszcze wybranej, który jest. Nie ma jeszcze zwycięzców tak naprawdę. I Giant Software coś tam napisał, że nasze głosy się będą liczyć, więc... Bo tam można głosować, można przyznać od 1 do 5 gwiazdek. Link oczywiście macie w opisie do filmiku, do tych modów, tam jest chyba 4 strony, więc trochę tych modów jest i sami możecie ściągać i głosować i wasze głosy będą się liczyć prawdopodobnie w wyborze tych najlepszych modów, w sensie wygra jedna najlepsza mapka oraz chyba 10 najlepszych modów czy coś takiego. Ja tam troszeczkę potestowałem, aczkolwiek też nie miałem czasu, jakoś mi się nie chciało tych wszystkich modów ściągać, więc tylko parę stestowałem. Między innymi stestowałem mod, który polegał na tym, że do gry się dodawało coś w stylu modu orki. Taki, że mod bardziej realistycznej gleby, czyli jeżeli jesteśmy na jakimś asfalcie, to koła są tak jak teraz, się nie zapadają, jesteśmy na jakimś polu po kultywacji lub po orce, no to oczywiście nasze koła się bardziej zapadają w ziemię i coś takiego. Siemanko, z tej strony Kator, to jest kolejny gameplay z Farming Simulatora 15. A w dzisiejszym odcinku mam zamiar kupić sobie sieczkarnię i może uda mi się nią już pojechać na pole. Zresztą zapowiadałem to w poprzednim odcinku. Otóż sprzedam kilka maszyn w celu kupienia sieczkarni, a tyle ile zarobię na kukurydzy w biogazowni, bo właśnie ta kukurydza pójdzie jako kiszonka do biogazowni, to kupię sobie właśnie między innymi nowy ciągnik oraz być może maszyny do lasu marki Ponce. Sprzedaję tą starą sieczkarnię, no bo jak kupię nową, to mi nie będzie potrzebna. Tą przyczepę Stepakran też sprzedaję, bo jak sobie kupię maszyny marki Ponce, to również mi nie będzie potrzebna. I sprzedaję ten header Case'a do kukurydzy, bo już raczej kukurydzy nie będę kosił w najbliższym czasie, a jak już to tym najlepszym kombajnem New Hollanda, jak go będę oczywiście miał. Mam 240 tysięcy euro, które zarobiłem podczas poprzednich nocnych żniw, czyli w poprzednim odcinku. Też jak czekałem, aż mi kukurydza urośnie, bo już ją zasiałem, to mi krowy po prostu z mleka troszeczkę też kasy dały. No i widzicie, mam już 427 tysięcy, ale to jest wciąż niewystarczająco na sieczkarnię.
W sensie samą sieczkarnię to sobie kupię, bo ona kosztuje 415 tysięcy euro. Czekajcie. Ale nie stać mnie na tą przystawkę. I w tym celu zrobimy jedną rzecz. Zauważcie, że wyskoczyło mi zapotrzebowanie w bioelektrowni na wióry. A, co ciekawe, ja na farmie przecież mam trochę tych wiór, bo ich nigdy nie sprzedawałem. One jak były na początku gry w tym magazynie, tak tutaj są. I je sobie po prostu sprzedamy i zarobimy dzięki temu na header. Mógłbym dzięki pożyczce, ale zostało mi, jak widać, 20 tysięcy pożyczki, bo pożyczyłem już 180 tysięcy euro, a można pożyczyć maksymalnie 200, więc i tak z tych 20 tysięcy mi nie starczy na ten header, wolę to zostawić na czarną godzinę. No skoro jest akurat zapotrzebowanie w tej bioelektrowni na wióry, to czemu by nie skorzystać? Też tych wiór nie mam tutaj za dużo, a nie posiadam również tego rębaka. No ale tyle starczy, żeby na header mieć już idealnie zarobione. Przyjechałem sobie tutaj właśnie tym ładowaczem teleskopowym od New Hollanda. Takiego coś właśnie jak mod orki, w sensie, że są dodane kolejny i tak dalej. Znaczy nie kolejny, tylko bruzdy, w które może koło wjechać i tak dalej, więc to był fajny mod. Jak ktoś chce, to niech sobie ściągnie, link w opisie do filmiku. Mamy 83 tysiące euro, czyli więcej niż się spodziewałem. Kupujemy sobie żniwiareczkę. W sensie ten tutaj, tą tutaj przystawkę. Do kukurydzy szerokość 10,5 metra, czyli pójdą te koszenie kukurydzy dość szybko i sprawnie. No, w końcu mam sieczkarnię. Kurde, wiecie jak ja długo na nią czekałem. Masakra. Tamtą wcześniejszą, co miałem tą małą sieczkarnią do czynnika, no to masakra była naprawdę, żeby nią cokolwiek szybko i sprawnie skosić, ale teraz w końcu będę miał. W końcu mi się zachce robić koszenie kukurydzy, bo wcześniej za tą sieczkarnię to aż mi się nie chciało, bo to tak długo schodziło i trzeba było się namęczyć, no ale teraz nareszcie będę mógł spokojnie i bez stresu robić koszenie kukurydzy na kiszonkę. Pojedziemy na pole, jeszcze sobie troszeczkę skosimy w tym odcinku, ale na pewno nie te całe dwa pola, nie zdążymy, to już w następnych. A właśnie, słuchajcie, mam dla was złą wiadomość. Nie martwcie się, nie przestanę nagrywać farminga, nie, to nie o to mi chodziło, jeżeli komuś to przyszło do głowy, że mógłbym anulować serię z farminga, nie, o to się nie martwcie, farming na kanale jeszcze długo będzie. Chodzi o inną sprawę. Jak zapewne zauważyliście, no bo trudno nie zauważyć, skończyły się już wakacje i rozpoczął rok szkolny. Ci, co subskrybowali mnie i oglądali jeszcze przed wakacjami, to pamiętali, że w roku szkolnym w tygodniu wrzucałem jakieś dwa, góra trzy filmiki, z powodu oczywiście braku czasu. W wakacje teraz wrzucałem jakieś 5 filmików tygodniowo, mniej więcej, chyba się nawet zdarzało 6, więc naprawdę starałem się tego wrzucać jak najwięcej, póki były wakacje, no ale znowu rozpoczął się rok szkolny. I niestety, no będzie o wiele mniej filmików wrzucane na kanał. Celuję coś w, tak jak wcześniej było, czyli jakieś dwa, góra trzy filmiki tygodniowo. I teraz posłuchajcie mniej więcej, a w sumie muszę zaktualizować kalendarz na w informacjach o kanale, bo tam miałem taki malutki kalendarz, trzeba go zaktualizować. I teraz słuchajcie, jak mniej więcej to będzie wyglądać. No kurde, pusta przyczepa, on jedzie z nią 18 km od góry, o 16, 15, szybciej. Nie mam czasu. Okej, więc słuchajcie, jak to będzie wyglądać. Oczywiście seria pierwsza z Farming Simulatora 15, jej ukazywanie się nie zmieni, czyli jak zwykle w niedzielę się jej spodziewajcie. Co tydzień, bez opóźnień, więc to na pewno nie ma ci się o co martwić. Seria pierwsza była, jest i będzie wrzucana w niedzielę. Tu
tutaj się nic nie zmienia. Czekajcie, tylko ustawię sobie pracownika. A, i muszę w ciągniku w tempomacie zmniejszyć prędkość, tak żeby on jechał z 10 km na godzinę, bo mniej więcej tyle. No, za mało, znaczy, no, za małą prędkość. Bo ta sieczkarnia mniej więcej tyle na pracowniku śmiga, jakieś 10 km na godzinę. A w razie czego się troszeczkę skoryguje. Okej, więc seria pierwsza. W niedzielę nadal była, jest i będzie, tutaj się nic nie zmieni. Co do serii drugiej, to będzie wrzucana jakoś w tygodniu między poniedziałkiem a piątkiem, raczej wtorek, środa, być może nawet czwartek się zobaczy. Tutaj nie będę miał konkretnie ustalonego dnia, ale raczej nie będzie się ukazywać co tydzień. To są takie moje wstępne plany. Oczywiście to jest dopiero początek roku szkolnego, więc jeszcze jest w miarę luz, ale później się zacznie. Raczej się seria druga będzie ukazywać co dwa tygodnie, ale to jest jeszcze niepewne. Zresztą tak było wcześniej przed wakacjami z serią drugą, tak kiedyś było z serią drugą z Farming Simulatora 2013, więc teraz prawdopodobnie stan rzeczy będzie wyglądał tak samo. Czyli seria druga może się ukazywać co dwa tygodnie. Co z pozostałymi grami? Simulatora Farmy 2009 już nie nagrywam. O, Bella tutaj leży. No, zapomniałem o niej całkowicie, widocznie. Bella, słomy. O czym mówiłem? A, Simulator Farmy 2009, to już mówiłem, że zakończyłem. To była tylko taka mała wakacyjna seria, taki sentymentalny powrót. To już mówiłem w poprzednim odcinku z Simulatora Farmy 2009, że to już jest koniec. To był tylko taki krótki powrót, więc tego już nie będzie. Gameplay z tej gry już się nie będą ukazywać. Jeżeli chodzi o The Forest, to w sumie jeszcze nie jestem pewien. Też prawdopodobnie będzie się ukazywać co dwa tygodnie, być może na przemian z Simulatorem Farmy, z serią drugą z Farming Simulatora 15, jeszcze się zobaczy. Ale raczej z The Foresta jeszcze nie zrezygnuję. Mam zamiar go nagrywać przynajmniej do jego premiery, czyli gdzieś w listopadzie. Niby ma być ta premiera w listopadzie, ale kto wie, tak naprawdę. Jeżeli chodzi o Wiedźmina 3, to raczej już nie będzie aż tak dużo z niego odcinków. On też miał być taką małą serią wakacyjną. Nagrałem do tej pory 9 odcinków z niego, a moim celem było tak mniej więcej 10, może 11, może 12 odcinków, więc jeszcze nie jestem po prostu pewien. Kurde, ten Lamborghini to ledwo jedzie z tą przyczepą. Ale zaraz pojedzie z górki, to może... A, nie, bo przecież ja mam ten tempomat ustawiony. A nie, dobra, słuchajcie, ja go zostawię, bo będę musiał później co chwilę zmieniać. Po prostu nie będę jechał na tempomacie, tylko